To nasza największa impreza dla dzieci, młodzików, kadetów, juniorów i seniorów, którą organizujemy, mówił nam podczas pierwszego z dwóch dni Mistrzostw Polski Mikołaj Kotowicz ze Związku Sportowego Polska Unia Taekwondo, który podkreślał ilość zawodników, jaka zjechała do Częstochowy. Najmłodsze dzieciaki, które tutaj startują, to są 5-latki, najstarsi to są oczywiście dorośli. Zawody się odbywają co roku, od 30 lat z przerwą na pandemię. Przyjeżdżają tutaj zawodnicy z całej Polski i to jest dla nich najważniejszy turniej w tym roku. Najważniejszy również dlatego, że nie tak łatwo na niego pojechać. I żeby wystąpić na Mistrzostwach Polski, trzeba wyróżniać się sportowo. Eliminacje są prowadzone w klubach. Kluby przywożą na takie zawody zawodników tylko takich, którzy prezentują wybijający się poziom spośród grona swoich zawodników. Stąd startują tutaj najlepsi zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski, Świata i Europy. Mamy bardzo mocną ekipę z Czech oraz również mamy tutaj zawodników, którzy pochodzą z Ukrainy, ale obecnie mieszkają i trenują w polskich klubach, więc reprezentują polskie kluby. Dla każdego zawodnika, który z sukcesem wystąpił na Mistrzostwach Polski, otwiera się droga do sportowej kariery. Dla młodszych kategorii może być to prolog poważnych ogólnokrajowych występów. Seniorzy natomiast mieli możliwość walczyć o miejsce w kadrze narodowej, która w lipcu pojedzie do Anglii na Mistrzostwa Świata.